Przewodniczący Polskiego Komitetu Olimpijskiego Aleksander Kwaśniewski, redaktor naczelny Sztandaru Młodych Jerzy Domański, wręczyli dziś nagrody Fair Play za ubiegły rok. Otrzymali je florecistka Małgorzata Breś za sprostowanie korzystnej dla siebie pomyłki sędziów podczas turnieju w Berlinie oraz Andrzej Grubba za oddanie wątpliwych punktów Janowi Ewe Waldnerowi podczas turnieju Grand Prix w Barcelonie. Gratulujemy. Marek Seweryn, reprezentant Śląska Tarnowskiej Góry, był bohaterem pierwszego dnia Mistrzostw Polski. Najstarszy zawodnik, doświadczony, startujący w wadze lekkiej, rozpoczął rwanie od 135 kg i zakończył na 145, zdobywając pierwszy złoty medal. Rywale Zbigniew Łukasiewicz i Waldemar Świątek przegrali wyraźnie. Pan Marek wygrał również podrzut rezultatem 172,5 kg, co dało mu także tytuł Mistrza Polski w dwuboju. Wcześniej złote medale zdobyli Jan Matura, Marek Gorzelniak i Krzysztof Piliszko. Do tej pory nie ustanowiono rekordów Polski. Dziś startuje medalista z Seulu Sławomir Zawada.